Witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku LPG Majstra z Przemkiem, Wekokar Auto, Jastrzębie Zdrój. Tak, Przemysłowa 21. Tak jak wcześniej wspomniałem, w tym samym miejscu 30 lat. O ile ktoś oglądał wcześniejszy film, bo jak nie oglądał, to zapraszamy tak jest. Do filmu o Toyocie Sienna, Przemka. Mm-hmm. A dzisiaj kolejne auto z gazem KME, u Przemka zamontowane, Mazda. Tak, tak. Mazda CX-5 to jest samochód z roku 2000. Bez kluczyka nie pojedziemy. Momencik, sekundkę. No i już jesteśmy. Mamy kluczyk. A tak. Podobno są takie urządzonka, że bez kluczyka każdy samochód odjeżdża. Słyszałem, nawet kolega z branży się chwalił. Czekaj, żeby mikrofonik tak. Się trzeszczał nam. Aha. Zobacz tam. O, teraz okay. Dobra, to ruszamy. Tak. Cztery napęd. Tak, rocznik 2018. 2,5, bodajże 187 koni. Co tam jeszcze? No, a to są takie małe japońskie konie, tak. Jak się okaże za chwilę. Tego tak do końca nie czuć, takie puste konie, żeśmy to wcześniej takie określili. Nie? Szybkie, ale słabe jakieś. Tak jest, koniki. Bo tu nie ma dużo momentu obrotowego, bo tu nie ma turbiny, czyli tak Japończycy jest. Poszli... No, samochód zapewne na trasie... Poszli pod prąd, tak jak poszli z silnikiem Wankla. Mazda 787B, wyjątkowy samochód. Poczwórny rotor Wankla. Gazowałem. No nie, 787 nie gazowałeś, dlatego że to była... To cię podpuściłem teraz. No właśnie. Bo to wyścigówka, co w Le Mans startowała nawet by chyba wygrała. Ale taki sam Wankel, tylko dwutłokowy z Mazdy. No i opowiedz o tym, jak go gazowałeś, zanim przejdziemy do tej koncepcji, jaka jest tutaj. To już było dawno temu, no na pewno to było dawno temu. RX-8 tak, gazowałeś. Tak, RX-8, no co, no powiem pod, szczerze, przepraszam, pod filmem ze Zbyszkiem Stawickim. Tak. Wyszło mi z głowy z Kędzierzyna Koźla, pod filmem ze Zbyszkiem Stawickim z Kędzierzyna już jakiś gość napisał, czy Mazdę RX-8 zagazujemy. No da się. No to akurat możesz o tym chwilę powiedzieć, a zaraz przejdziemy do tego. Tak, ja powiem szczerze, no myśmy ją gazowali bodajże chyba 4 czy 5 lat temu. Pamiętam tylko jedno, ponieważ my też samochody wszystko ustawiamy dokładnie na hamowni podwoziowej, którą posiadamy już od 2000 roku, ponieważ no... podążając tym, żeby jednak oferować jak najlepsze usługi, w pewnym momencie i tu w prawo. Już sobie poradzę. Tak, uznaliśmy, żeby do prawidłowej regulacji samochodów, no warunki są jakie są, czasami montuje się w zimę, no montuje się różne warunki atmosferyczne, więc nie zawsze tym samochodem można wyjechać i czuć się bezpiecznie na drodze. Dlatego w 2000 roku kupiliśmy hamownię podwoziową, to była jeszcze niemiecka firma Macha. No i wszystkie samochody żeśmy regulowali na tej hamowni. To było fajne, bo klient dostaje wtedy dokładnie wydruk z hamowni, jaka jest moc silnika. Dzisiaj troszeczkę mniej jej używamy, bardziej ją stosujemy do weryfikacji na podstawie. No i co wyszło z tą RX-8? Pamiętam, ona miała coś bodajże chyba z układem z benzyny, ponieważ na gazie ona nam wypluła 28 koni więcej. Aha. No klient był mega szczęśliwy, no bo jednak nie dość, że tańsza jazda, to jeszcze samochód mocniejszy. No to tak właśnie wygląda, no nie? No RX-8 wychodzą bodaj w dwóch wersjach mocowych. Nie chcę teraz powiedzieć dokładnie w jakich, ale jedna ma nieco poniżej 200 koni, druga ma powyżej. Chyba 230. Kręcą się te silniki niemożebnie. No wiesz dlaczego przestali je robić. W 2008 chyba przestali je robić, bo nie idzie spełnić norm czystości spalin tym silnikiem. Tak, jest pierwszy problem, a drugi problem, trwałość jest słaba. Bo to się kręci. No jak coś się szybko kręci, to się szybko zużywa. Kupując taką Mazdę, dobrze sobie zakupić 100 litrów oleju. A tutaj jeśli chodzi o te normy spalin, to nie wiem czy wiesz, ale Honda Civic R-Type też już nie może być sprzedawana na rynek europejski. Ta najnowsza, ale to tak słyszałem.
No, Mazda tu poszła koncepcją wysokiego stopnia sprężania, bardzo ubogiej mieszanki i wtrysku w rejon świecy zapłonowej takiej niewielkiej dawki, która ma za zadanie się zapalić jako pierwsza i potem rozprzestrzenić ten płomień eksplozji na tą silnie sprężoną, ubogą mieszankę. Tak jest. I my właśnie tą dawkę ubogą zastępujemy gazem objętościową. Tak. Co jest dobre przy wysokim stopniu sprężania, bo gaz ma więcej oktan niż benzyna, ma ponad 100. Tak jest. Dlatego przy wtryskach pośrednich, jeśli się montuje przykładowo wtryski pośrednie, częstym dobrym przypadkiem było przyspieszenie zapłonu na gazie. To samochody wtedy na gazie wykazywały większą moc. O, widzisz, Przemek, dobry temat. Też o to było pytanie, co jeśli chodzi o zapłon. Ale to było przy wtrysku pośrednim. Pośrednim, tak jest. I takie przykłady mogę podać tylko, że przykładowo przy silniku 1.8 turbo, popularnym, jeśli chodzi o grupę Volkswagena, no to przy takiej wersji 150-konnej my byliśmy w stanie zrobić na gazie około 15 koni więcej w stosunku do benzyny, przyspieszając tylko zapłon. Oczywiście robienie dodatkowej mapy zapłonu. Tak, nie? Bo ludzie się o to pytają, że ostatnio był taki temat, często powtarzany, czy benzyny typu premium, czy wyższa liczba oktan, czy to dodaje mocy. No nie, to samo z siebie mocy nie dodaje, ale umożliwia zamapowanie silnika tak żeby jest. Był mocniejszy. Po prostu jest. Daje większe tak możliwości. Tak jest. Jedziemy tą samą drogą? Tak. Dobrze. Ja jak koń, jak się nauczę, to jak będziesz nawet pijany, to cię dowiozę. No koń to jest w stanie zrobić. Ja też. Okej, no to super. No to fajnie. O, traktor nauka jazdy. Jak pięknie. Młody traktorzysta w podkoszulce i twój klient. Tak jest, tu cię wszyscy znają. Tak, tu mnie wszyscy znają. Sam się przekonałem. Przemek, gdzie wejdzie, to jedzie facet, jak się ta maszyna nazywała, takim wielkim buldożerem. Tak, tak. O, cześć, Przemek. Tak jest. No ja Strzemie to jest to małe miasto, można powiedzieć. Tak jest. Także Przemek jest tu celebrytą. No tego bym nie powiedział, ale główny gazownikiem. Główny gazownik. Tak jest. Główny gazownik miasta. Tak jest. Jak ci się jedzie? No jak to Mazdą, no dopóki nie muszę mocno deptać, to i ten silnik sobie ładnie, wiesz, z dołu ciągnie. No bo to jest charakterystyczne dla silników doprężonych i współczesnych na wtrysku bezpośrednim, że one jadą jak niegdysiejsze diesle. Tak przy jest. Czym bez tego klekotu charakterystycznego. Tak jest. A przy tym ładny SUV. Tak. Tak, z napędem na 4 buty, więc na narty tym też byś mógł pojechać. Oczywiście, ale troszeczkę za mały. Dla mnie by tak nie do końca pasował, ale samemu dlaczego nie? Czemu nie? Osobiście powiem tak, silniki Volkswagena z turbodoładowaniem, jak się jedzie po trasie, no to dają więcej frajdy, bo jednak turbina dmucha... Popatrz, elektryk jeszcze tak, się trąca. Tak, widzisz? Tak. Nowa 500? Nowa 500 elektryczna. No elektryku tak. nie zagazujemy. No może w przyszłości. Ale kto wie, może generator prądu taki stacjonarny na gaz. Tak jest. O czym rozmawiałeś? Co tam? Bo ci się wtrąciłem. Coś mówiłem właśnie. Ciekawego. Tyle tematów, ale to zmienimy. Teraz będzie szybka zmiana tematu, bo wjechaliśmy w stare miasto Jastrzębia. Felix von Königsdorf, założyciel słynnego tutaj parku i domu zdrojowego. Tam podjedziemy na moment, bo tam jest fajna szutróweczka. Tak. Wyjedziemy. Ulica się nazywa Zdrojowa. Tak jest. Jakbyś Przemuś zaprosił tutaj, jak się zrobi cieplej, czy tu już musimy skręcić? Tak, już możemy skręcić w prawo. Jakbyś zaprosił tutaj, powiedzmy, co byś proponował pozwiedzać, bo na pewno dom zdrojowy, na pewno ścieżka rowerowa. Słuchaj, tu jest Bartek tak dużo do zwiedzania, także zapraszam wszystkich. Każdy powiedz, znajdzie co coś trzeba. Ciekawego dla siebie. To jest po pierwsze. No mamy tą ścieżkę rowerową, teraz jeżdżamy do tego starego parku zdrojowego, gdzie mamy, można powiedzieć, stare uzdrowisko, które było budowane w 1896 roku. I one było znane, można powiedzieć, na cały Śląsk. Tutaj skręcamy. One teraz zostały odwzorowane do tego samego stanu, którym powstało. Bo przez lata, no niestety, ale zmieniało się to różnie.
czasami gorzej, czasami lepiej to wychodziło. Tak, ale teraz są tu szeroko zakrojone prace, żeby to ładnie, tak, ładnie tak, wyglądało. Tak, 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 tak. Pod tym względem miasto to naprawdę robi bardzo dobrą robotę. Zobacz, jak taki SUV na podwyższonym zawieszeniu z czterobutem, tutaj mamy stromiznę pod górę i sobie ładnie jedziemy. 1500 i to nie ma, że miałknie ten silnik. Tak, dlatego ja też powiedziałem sobie, miałem kiedyś Audi A6 C5 jeszcze w quattro i powiedziałem sobie jedną rzecz, że każdy następny mój samochód to będzie samochód na czterokoła napęd. Tutaj, no to ja mam tak samo. No to widzisz. Tylko, że ja się poruszam w klimatach Audi quattro. Co chciałem powiedzieć? Nie, no nie, teraz nie wjedziemy tam, ale tam ogródek piwny, tak, że jeden będzie wodę zdrojową pił, drugi tak. Piwko. Mamy też solanki. No jest gdzie usiąść, gdzie się piwka napić, nie tylko zabawić, pobawić się. Dla dzieci też jest, się znajdzie miejsce. Ja tu mam szerokie znajomości, ponieważ w rajdzie modeli RC startowałem tutaj w Jastrzębiu, nawet zająłem trzecie miejsce. Trzech Czechów przyjechało, z jednym mi się udało wygrać, dwóch mnie pokonało. Także podium było Michał Cholinek, Dawid Kubesz i ja byłem trzeci. Tak. I przewspaniali ludzie tu są w Jastrzębiu i w ogóle na Śląsku. Wy jesteście tacy otwarci i lubicie zabawę. Dla was nie ma problemów. Rzucamy hasło, robimy coś, organizujemy, dzieje się. W każdej chwili mogę cię zaprosić do Czech na piwko. Mieszkamy, warsztat ma w takim miejscu, gdzie poważnie rzut beretem. I jesteśmy w Czechach. Na końcu świata. To, jest to powiedzmy, że gazujesz samochody z racji tego, możemy tam podjechać nawet na moment, bo ja chętnie to zobaczę, ale z racji tego, że jesteś przy granicy, to gazujesz nie tylko polskie dla Polaków samochody, ale dla Czechów, a zdarzyło ci się również dla Luksemburczyka. Tak, zdarzyło się... I dla Holandii. Tak, przyjechał kiedyś klient do mnie z Holandii, on wcześniej do mnie pisał mailowo, i przyjechał starym bodajże Fordem z 65 roku. I wyglądało to troszeczkę śmiesznie i komicznie, ponieważ ja wjeżdżałem akurat na stację benzynową i patrzę, jakiś gostek stoi w takich chodakach drewnianych i próbuje się... I mówisz o Holender. Tak! I później wspomniałem, a chyba mam kogoś umówionego. Prosto, i tak, spadamy. Prosto. Zobacz, jakie fajne dziewczyny też chodzą. No, w Jastrzębiu to... Zresztą weźmy chociaż twoją żonę daleko, tak, nie patrzeć. Magdalena, pozdrawiam. Przecudnej urody kobieta. No, znamy się już 20 lat, prowadzimy interes razem. Ona ogarnia strefę biurową. Tak jest. Dla samej Magdaleny warto do ciebie przyjechać. Bo. Bardzo mnie to cieszy. I wiesz, co powiedzą ci od Mazdy? Powiedzą, pierdzielą tu takie kocoboły, zamiast mi tu opowiadać, ile taka instalacja kosztuje i czy mi się to opłaca. No na pewno się opłaca. No. Instalacja to jest koszt w granicach około 5000 zł, kompletna, już ze zbiornikiem w miejsce koła zapasowego. Tutaj zbiornik mamy dość niestandardowy, ponieważ jak to w japońskich samochodach bywa, no nie tylko. Jest dość nisko i szeroko. Mhm. Zbiornik chyba gdzieś około 62 litrów. W każdym razie zasada jest taka, że wkładamy przy montażu zawsze największy zbiornik, jaki się da. Tak, żeby oczywiście nie wystawał poza zarys podłogi. Dla komfortu, żeby tak nie często i tankować. Jedźmy może teraz w lewo, dobrze? W lewo. A, bo zobaczymy tą piwiarnię, tak? Wiesz co, no zobaczymy właśnie. Zobaczymy, może zobaczymy. Przy okazji, Przemek, chciałem powiedzieć jedną rzecz. Jak mówisz duży zbiornik, to ja zawsze radzę nie posiłkować się tutaj wskazaniami paliwomierzy i komputerów i cudów, tylko tak, tankujemy do pełna benzynę, do pełna gaz, notujemy, obliczamy i wtedy wiemy, jakie są warunki spalania, jak jeździliśmy, ile jest dotrysku, bo część benzyny idzie jako dotrysk, ale część benzyny idzie jako rozgrzewka. To są wszystko istotne parametry i wtedy możemy w praktyce wiedzieć, jak te auta palą. Ja powiem tak, podobny silnik, jak nie taki sam, w Mazdzie 6, którą zdarza mi się jeździć u nas w KME, to przy naprawdę takiej przyzwoitej, ale spokojnej jeździe w granicach przepisów, słuchajcie, zszedłem do 8,5 litra gazu i dotrysnęło 1,2 litra benzyny. To się zdarza. No, tak. Ten będzie trochę więcej łykał, bo jest wyższy.
Tak, bo szóstka to jest limuzyna, a to jest SUV. Tak, to jest SUV, taka dzisiaj moda. Tak wcześniej wspomnieliśmy, bardzo ładny SUV. Co do zbiornika, no to też 60, jesteśmy w stanie netto zatankować około 55 litrów. No to już nam starczy, nad morze powinniśmy już zajechać. Spokojnie. Tak jest. A co do obliczania ilość spala nas samochód, akurat benzyny, ja zawsze każdemu klientowi tłumaczę tak, żeby zatankować gaz do pełna, benzynę do pełna i średnio przejechać sobie około tych 300 km. Tak, a nie 100, bo to jest za mało. Tak, tym bardziej, że różnica ciśnienia tankowania gazu na każdej stacji może być różna. No oczywiście, być, że tak. Więc tankujemy 300 km. Sam gaz może być różny, bo powiedzmy tutaj, ja to mówię w filmach, ale powiem jeszcze raz, gaz zimowy ma inną proporcję propan-butan, letni ma inną. Na letnim gazie zajedziemy dalej, ale na zimowym musimy go spalić więcej, bo większa ilość propanu, propan lepiej odparowuje, butan daje więcej buta, tak to zawsze tłumaczę. I tu się kłania jakość gazu. Niestety, ale 20% tego, jak samochód nam pracuje na gazie, to jest właśnie jakość gazu. Ostatnio się tym przekonałem, montowałem klientowi Porsche Cayena. To był bodajże chyba coś 4,8 litra. I tutaj po zatankowaniu na stacji pewnej stacji, nie będziemy mówić jakiej dokładnie, nie będziemy. No samochód miał tendencję do gaśnięcia i przy mocniejszym dępnięciu pedału gazu przełączał na benzyny. Mhm. Ale zaznaczam, że on był zatankowany do pełna. Klient jechał dopiero 40 km. Tutaj jedziemy w prawo, tak. W tą krótką? Tak. Więc kazaliśmy mu dotankować na innej stacji, problem zniknął. Także tutaj jakość gazu, no to... No ja też nie będę reklamował, ja mam w Łodzi jedną taką swoją stację i wszystkie samochody, jakie ma, znaczy żona jeździ, syn jeździ, wszyscy jeździmy na gazie, ja jeżdżę od lat. Ja już sobie pomyślałem, słuchaj, ja trzecią dekadę już jeżdżę na gazie. Tak, tak. I mam swój typ, swoją stację, jeszcze nigdy się na tym nie zawiodłem. Oczywiście jak jadę gdzieś dalej i muszę dotankować, o, bardzo nowoczesna oczyszczalnia ścieków w Jastrzębiu. Tak, ona jest od 94 roku tutaj. No i póki co mogę zaznaczyć jedną rzecz, bo my wodę do pitną mamy z Czech. Aha. I to jest jedna z najczystszych wód, która płynie w kranach w Polsce. I dlatego dobre piwo da się z niej robić też. Nie robię, muszę spróbować. Albo Bimber. Albo Bimber, tak jest. Ale na swoje potrzeby Bimber można robić, a na alkoholu też można jeździć samochodem, bo paliwa sportowe są alkoholowe. Tak, montowałem kiedyś potlenek azotu do samochodów, no bo my montowaliśmy nie tylko gaz, ale i CO2, dwutlenek. A tu mamy taką stację tej drogi rowerowej. Tak, tu właśnie. Można sobie przystanąć, odpocząć, bo trzeba też i rowerem pojeździć, a nie tylko na gazie. I poczytać sobie dokładnie, co to jest ten żelazny szlak, no nie? No. A wracając do tematu, no to myśmy montowali tak, nie tylko potlenek, nie tylko LPG, dwutlenek węgla też montowaliśmy. Ja mogę się pochwalić tym, że montowałem jako pierwszy w Polsce tak zwaną instalację potlenku azotu Direct Port, gdzie był wtryskiwacz tego potlenku na każdy cylinder z osobna. Minimalny przyrost mocy to było 25 koni na cylinder. No to grubo. Grubo, to już było grubo. Sam miałem kiedyś Fiata Chrome, bo akurat ja jestem taki kromiarz. Ty to znowu Skody, z tego co kojarzę? Nie do końca, wiesz, ale Skody tak, te starsze, no jestem fanem za czasów socjalistycznych, te Skody się bardzo dobrze ścigały. Jedziemy prosto, jak tak, sobie obejrzymy sobie, zrobimy sobie taki kółeczko. Tak. No i wracając do tego tematu, miałem Fiatę Chrome 92 rok, 2 litry na dwóch wałkach, wiadomo, 115 koni. To było jeszcze, a to już było na wielopunktowym frysku. Mhm. I miałem ją na potlenku azotu, gdzie myśmy strzelali po 100 koni. Czyli ona w pewnym momencie generowała czyli nawet prawie 220. Podwajaliście bez tak mała jest, mocy. Tak jest. Swego czasu też wystawialiśmy się na targach w Katowicach z naszymi samochodami, które żeśmy sponsorowali do rajdów. Aha. Tutaj pozdrawiam Tomka Cezota i mojego serdecznego kolegi Wojtka Herbana. Gdzie no jedziemy? Jedziemy, no musimy tu wjechać po ten zakaz, proszę Ciebie, i skręcamy w prawo. Tam? Tak. I wracając do tej Chromy. Ja tą Chromą się wystawiałem wtedy na tych targach w Katowicach, gdzie myśmy też wystawiali hamownię podwoziową. I tą hamownię podwoziową mieliśmy tam zainstalowaną. A targi były w Spodku? One były na targach w Katowicach, ale to było... to nie był Spodek.
to były tam jakieś takie targi właśnie dość duże, bo to były hale te targowe typowo, ale gdzie to już to dokładnie, gdzieś koło Chorzowa. No i ja tą Kromą jechałem od siebie z warsztatu do Katowic przez Żory i Mikołów. No i musiałem lewym pasem jechać, ponieważ mi się bardzo śpieszyło. To był bodajże chyba 2000 już bodajże chyba drugi rok. No i w pewnym momencie widzę jakąś BMW-ka, siódemka. Trzymie mi się mocno tylnego zderzaka. No i silnie próbuje mnie zepchnąć na prawy pas. Ale w tym momencie wspomniałem sobie, że mam włączoną butlę odkręconą i dyszę mam zapakowane około 115 koni. No to pokażę mu klientowi, gdzie jest jego miejsce. Zjechałem na prawy pas, BMW-ka stanęła na mojej wysokości, odpaliłem i nie było. I odjechałem. Tak, i odjechałem. Klient, pamiętam, do Katowic było jeszcze 30 km, trzymał się już za mną jakieś 50 metrów, ale już nie wyprzedzało. To ja ci opowiem, nie miałem podtlenku, miałem syrenę do rajdów przygotowaną w latach, początek lat 90. 91, 92 rok, bo w ogóle pierwszy swój rajd zacząłem. O, się wtrącę, patrz, góry, tak. Góry, tak. I to są góry? No to są już nasze Beskidzkie góry. Tu widzimy bodajże chyba Skrzyczne będziemy widzieć, ale nigdy się nad tym zastanawiałem. No już tutaj akurat. Wracamy do twojego tematu. Zacząłem od Fiata 126P tuningowanego, potem przesiadłem się na Fiata 125P, a potem stwierdziłem, że nie stać mnie na to, żeby rajdować Fiatem 125P, a chciałbym jeździć bardzo mocno sportowo, no to postanowiłem zbudować syrenę rajdową, bo syreny za bezcen się wtedy kupowało. Widziałem. I zdłubaliśmy taki silnik na gaźnikach od dużego Fiata z pompką przyspieszającą, ładnie się wkręcał, był doprężony dość mocno, porting był zrobiony, wszystko, syrena szła 150 na godzinę. Miałem też redukcję, że koła czternastki były założone i poszerzacze, że ona nie była taka podkasana jak balia, także naprawdę była grubo porobiona i taki miałem przypadek, jechałem na rajd Barbórki do Warszawy, jechałem sobie 130, wyobraźcie sobie, syreną i Polonez, ten stary na gumowych zderzakach mnie wyprzedził, ledwo, po czym ja wyprzedziłem jego i on już więcej nie mógł, ja poleciałem 150, on gdzieś ze 145,5. Też zapewne zastanawiam się. Ale minę miał niesamowitą. I tak, tu już jesteśmy na tej zielonej granicy. Granica polsko-czeska, tak. Granica państwa. I dosłownie państwa. Przejdziemy sobie przez las. No, my akurat no nie będziemy nie sobie przechodzić, ale tu już mamy napis Czeska Republika, tak. Tak, dlatego i też... I tam można się z Czechami spotkać na piwko. Sobie. Tak jest, jak mam klientów gdzieś z daleka, często pytają się mnie, gdzie tu można się przejść, bo niektóre prace mamy takie, że robimy w ciągu jednego dnia. Czyli trzeba przyjechać z rowerem najlepiej na bagażniku dachowym, zostawić tobie auto do zagazowania i spędzisz sobie cały fajny dzień tutaj, na Fajrand odbierasz auto z gazem. Tak jest, tym bardziej, że ten szlak rowerowy, on prowadzi jeszcze przez Czechy. Łączna długość to jest około 40, z tego co kojarzę, 8 km. Także naprawdę jest co zwiedzić. Zapraszam. Jarek Gucza, Gabard Wrocław. On jest zapalonym rowerzystą. Pozdrawiamy Jarka. Hej. Mariusz Gąszczak, nasz doradca techniczny, też rowerzysta. Ja też rowerzysta, mam tylko... Ja raz w życiu w wyścigu kolarskim, jak byłem 30 kilo temu, też wystartowałem. Aha, miałem nawet karbonową szosówkę też. Ale to jest ciężki temat, to naprawdę, nawet, powiem tak, było takie powiedzenie, jest takie powiedzenie, że nawet mierny klasy kolarz jest wciąż wybitnym sportowcem. Jechanie na takiej wąskiej gumie, 100 na godzinę na zjeździe, to jest czad niesamowity. To ja poszedłem łatwiejszą drogą i kupiłem sobie rower elektryczny, Góral, ale fulla. I którego wziąłem w leasing, bo się okazuje, że można. Księgowa pytała się mnie, ale jak to, panie Przemku? Jak widzę, ja mówię, no tak to, że po części jadę sobie rowerem. No i też mnie to bardzo wciągnęło, jeżdżę sobie dzisiaj po górach. Fajna sprawa, polecam. Ale co mi przychodzi na myśl? Dlaczego między innymi warto montować gaz? Po pierwsze, oszczędzamy środowisko i powietrze, oszczędzamy pieniądze, a za oszczędzone pieniądze to nie chowamy w skarpetę czy w materac, tylko spełniamy różne swoje... marzenia, jak choćby kupno fajnego roweru, jeden kupi narty, rower, wędki, cokolwiek, tak? Tak jest. Natomiast moja rola jest taka, żeby właśnie
prezentować wam samochody i tych super ludzi, takich jak Przemek, którzy montują ten gaz i nie ma się czego obawiać. Tak jest, dzięki. Bo ja swoją twarzą gwarantuję, że u Przemka będzie wszystko jak trzeba, a nawet jak nie będzie, to wtedy Przemek ma zawsze wsparcie od nas, od KME. Pierwszą instancją jest Janek, pozdrawiamy Janka. Tak jest. A potem w ostateczności, jak będą naprawdę duże problemy, no to auto wyląduje w KME i wtedy my na pewno pomożemy. Więc... Tak jest. Tu też pozdrawiam Janusza Kostowskiego, który do mnie często jeździ. Teraz już nie musi, bo jesteśmy już, można powiedzieć, w KME bardzo doświadczoną firmą. Którego... Samowystarczalne. Tak. Ale zawsze służy dobrą radą i pozdrawiam go jeszcze raz. Tak, na pewno na to zasługuje, jak i cały dział badań i rozwoju z KME, bo chłopaki robią niesamowitą robotę. Tak jest. No i tu już wjeżdżamy właśnie, za chwileczkę będziemy wjeżdżać na warsztat. W prawo idziemy. A wracając do tej twojej w prawo. Syreny. A to już wiem, gdzie jest. Ja chciałem jeszcze pozdrowić Rafała Chrzona, też mojego kolegi, który też się wystawiał na targach. Też bardzo dobrze zachęcona osoba. Mhm. On stworzył malucha z silnikiem zastawki i z turbiną z Passata. Ale zastawki której? 1100? 1100, tak. 1100 i on doturbił. Tak. On, to ten samochód, co on robił, to po prostu to jest nie do opisania. To był gokart, bo on jeszcze był poszerzony tyłem. Mhm. Więc naprawdę frajda z jazdy była niesamowita. A jeszcze ten samochód? Jakie historie? Z tego, co wiem, to już nie, bo ostatnio z nim rozmawiałem. Rafał ma też swój warsztat samochodowy niedaleko Katowic, ale stworzył Seicento. Tylko już z nowszym silnikiem, nie pamiętam już dokładnie jakim, ale też mocno uturbione. Mhm. To może Przemek na koniec jeszcze pozdrów właściciela tej Mazdy, którą jedziemy. Pozdrawiam. Bo to też mówisz narciarz, bardzo fajny, pozytywny gość. I też można powiedzieć, że działa troszkę w naszej branży, bo motoryzacyjnej. Aha. Ma stację diagnostyczną, także bardzo go pozdrawiam. No i jeździ Mazdą Skyactiv na gazie. Tak jest. Montowaną u ciebie. Tak jest. No i jesteśmy w warsztaciku. Mhm. Dobrze. Mati, gotowy. Mati jest tu. Nie, chłopaki mają, korzystają z pogody, sobie na świeżym kolektor wyjęli. To tak. Charger jest. Charger, tak. Mhm. No takie w KM się robi fury. Na tym się da. Co się nie da? A, wszystko się jeszcze da. Ostatnia rzecz. Przemka rekord, we trzech się dopadli do samochodu i w półtorej godziny założyli gaz. Tak, mieliśmy też jeszcze kiedyś przypadek, to jeszcze lata wstecz, dużo pracy było. Klient przyjechał polonezem na montaż, po południu miał go odebrać, przyszedł troszkę wcześniej i wtedy się nam wspomniało, że polonez w ogóle nie zaczęty. No to co, klienta szybko dobiera na kawkę. W międzyczasie wparowaliśmy w czterech opaków i pamiętam, polonez pęknął w około 50 minut. Około 50 minut. I był zrobiony. Także takie przypadki też bywały. Takie czasy. Dzięki, Przemek. Cześć. Piątka. Trzymajcie się. Cześć. Cześć. Na gazie. Jak poszło?